Mateusz, przegrana 0-1 z Piastem Gliwice kończy waszą serię 5 meczów z rzędu bez przegranej. Musicie być bardzo niezadowoleni. Na pewno. No. Tym bardziej, że w drugiej połowie nic się nie zapowiadało na to, żebyśmy stracili tą bramkę, gdzie my kontrolowaliśmy cały przebieg spotkania. I tym bardziej to boli. No, ważne punkty były. Mecz o 6 punktów i przynajmniej ten remis powinniśmy wywieźć stąd. Powinniśmy teraz przeanalizować ten mecz i wyciągnąć wnioski. Na konferencji prasowej trener Powierzch powiedział, że druga połowa była jedną z najlepszych w waszym wykonaniu. Czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Nie wiem, czy najlepsza, ale na pewno była dobra. Uważam, że kontrolowaliśmy spotkanie, graliśmy piłką i to też odczuliśmy my jako zawodnicy na boisku. Ty miałeś okazję, blisko było zdobycia gola, nie udało się jednak, musisz być także niezadowolony z tego faktu. Na pewno, jestem niezadowolony, co nie ukrywam. Tym bardziej, że wynik jest negatywny i można powiedzieć, że gdzieś tam mogłoby być inaczej. W tym momencie mogę gdybać, ale tak jak powiedziałeś, no, zadowolenia nie ma z tego, że nie szliłem. Jakie wnioski można wyciągnąć po tym spotkaniu przed następnymi starciami? Ciężko teraz analizować. No na gorąco, naprawdę, tym bardziej, że byłem na boisku, wszystkie analizy raczej wyciąga się z zewnątrz, czyli z widowni, z boku patrząc na naszą grę. Także ja nie chciałbym tego robić w tym momencie.